Informacji o tym, co się w PiS-ie dzieje, dostarcza pilne śledzenie karuzeli stanowisk w spółkach Skarbu Państwa. Tam się dzieją rzeczywiście rzeczy. No tak, no to PZU to jest duża sprawa. Tak, tak, tak. Ale to pokazuje, jak wewnętrzna walka trawi to środowisko. Jak to rzeczywiście daleko już poszło. I to, co widzimy na szczytach, jakieś ruchy prezydenta czy Macierewicza, to jest tylko fragment znacznie większej całości. Moim zdaniem PiS przestał być już, czy przestaje być na naszych oczach spoistą, jednorodną, zwartą formacją. To się dopiero zacznie, jak sondaże zaczną wyraźnie pojechać, one już ruszyły. Już nie, Teflon został podrapany. A Teflon, który jest podrapany, już przestaje być teflonem. W ogóle robi się bardzo niezdrowy tak, też. Tak, i myślę, że tych sporów będzie coraz więcej. One często, coraz częściej będą wyłazić. Bo poza wszystkim myślę, że tak na poziomie czysto psychologicznym, to gdzieś chyba do dżentelmenów dotarło już, że naprawdę niekoniecznie będą rządzić wiecznie. I dla jednych to jest skonsumować władzę jak najszybciej, a dla innych skaszować się jak najszybciej, bo to naprawdę nie musi potrwać wiecznie. A dla jeszcze innych ustawić się na takiej flance, z której da się przeskoczyć na inną butelkę. Dokładnie tak. Ale ja chciałem podjąć polemikę, Jacku, spóźnioną być może. Bo jak mówił, to chyba Pasent napisał w skeczu w 81 roku, cała sztuka polega na tym, żeby grać w drużynie, ale nie aż tak, żeby z niej spadać z ligi. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TokFM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.